Kilka miesięcy temu nasz dokument o upadku Ja w Studio spowodował wiele kontrowersji. Jednak tym razem... Czekaj. Dobra. Jednak tym razem... Czekaj. No mów. Jednak tym razem przyjrzymy się całej sytuacji z innej perspektywy. Mianowicie, czy właściwa osoba... Czekaj, jakaś kontrolka mi się wyświetla. Jezu. A, to się nagrywa, mów. Jednak tym razem przyjrzymy się całej sytuacji z innej perspektywy. Czy właściwa osoba została skazana? Czy ofiara, aby na pewno została ofiarą? I czy na pewno Jacek Goleniak jest tutaj winny? Dzisiaj spotykamy się z Jackiem Goleniakiem, by ustalić szczegóły wydarzenia, o których jeszcze nikt nie mówił. Chodź, tędy. To on mieszka w lesie? Tak, jest bezdomny. Weź zwolnij. Dobra. Tędy. A ty się z nim mówiłeś? Tak. O, tam jest! Gdzie? No tam jest, debilu, no! Co? Tam kręć! Dobra, daj mi kamerę, debilu, no! Tam jest! O cholera, to on! Widziałeś? Dobra, idę! Ach, gdzie on jest? O cholera! Proszę pana! My byliśmy umówieni, no! Proszę pana! Proszę pana! Co jest? Czego chcecie? Mieliśmy się spotkać! Jak spotkać? Wysłałem do pana maila! Jeszcze komputera nie mam! A! Jestem od dokumentu! Tam nakłamaliście! Ale jak to nakłamaliśmy? Wersję Wojtka! Wersję Wojtka słyszałem tylko! No bo tylko on się zgłosił! A, bo się zgłosił, bo do mnie nikt się nie zgłosił. No nie był pan dostępny za bardzo. I co, i powiedział pewnie, że to ja jestem wszystkiemu winny? No, fakty wskazują przeciwko panie. Zapraszam do kanciapy, pokażę wam całą prawdę. To pan gdzieś mieszka? No. O. Co to jest? Dobra. Dobra. Jakie macie te pytania? No, chcieliśmy spytać się o pana przebieg wydarzeń. Ja bym się cofnął trochę dalej. Chciałbym, żebyśmy cofnęli się o miesiąc. Albo o dwa nawet, nie pamiętam. Nagrywałem z Wojtkiem Untitled Gangster Movie 4. Nacisnąłem zły guzik, nie wyłączyłem kamery i poszedłem do toalety. I na kamerze zostało uchwycone... Tutaj są wszystkie pliki, wszystkie nagrania. Sam nie mogę uwierzyć, jak to się stało. Zamorduj mnie! Nie jesteś wart nawet jednej kuli, ty szmato, ty króliku jeden! Mafia cię zmiotła, ty ja cię też zmiotę! Zakończ mój żywot! Wow! Świetnie poszło! Zawsze mi dobrze idzie. No? Okej. Okay. Pójdę do toalety. Żegnaj, kamraś! Zaraz wrócę. No. Tak, to jest moc. Możliwość zabijania ludzi złotym pistoletem, takim jak ten. O, a ty się przypatrzyłeś wszystkiemu. To teraz pewnie rozumiesz, co cię czeka. Bo mafia. Mafia nie zostawia świadków. Ach, jak ktoś... Jestem. Co jest? Nie, nic. A. Jak ta kamera? A, chyba wszystko dobrze. Przyglądałem się teraz. Wtedy właśnie stwierdziłem u niego pierdolca. Wojtek nie wychodził z roli. Udawał, że kamera jest czyjąś postacią. Dlatego gapił się w kamerę i zaczął do niej rozmawiać. Myślał, że to jakaś postać. On cały czas był w roli. I to nie tak, że ćwiczył, tylko cały czas nie potrafił z niej wyjść. No i wtedy podjąłem decyzję, że trzeba to zbadać. No i wziąłem ukrytą kamerę. Siema! No ej! To co, dzisiaj kręcimy? Tak, kręcimy. Dobra. Dobra.
Jacek? No? Co ty tam robisz? A nie, nie, chciałem skorzystać. Dobra, wszystkie kamery umieszczone. Został tylko dron. Leć. No i postanowiłem przetestuję. Sprawdzimy Wojtka. Powiedziałem, chodź, odegrajmy jedną scenkę i zobaczyłem, że on nie jest w stanie wyjść z roli. Dobra. Okay. Dobra. Słuchaj, mam fajny pomysł. Jaki? Odegrajmy scenkę. A którą? Może z Batmana, czy z czegoś? Co proponujesz? No, mieliśmy taką... wsadną scenę człowieka w pierdola zrobić. No dobra, okej, okay, no to... To ja się przebiorę, chwila. Dobra, to ja zaraz wrócę, okej? Okay? O, tak, okej, okej. Okay. Dobra. Jestem człowiekiem w pierdolę! To jest jeszcze raz. Co jest? To? Tak, to jest to. Najgorsze stało się to, co było na tydzień przed śmiercią Alana. Alan akurat był chyba na pierwszym piętrze, a ja byłem na parterze. Wojtek był w piwnicy i krzyknął do mnie, żebym przyszedł. Ej, Jacek, chodź tutaj! Idę! To jest grane. Słuchaj, bo ja muszę ci... Zapierdolić tym nożem. Te lata pracy... No. No, normalnie... To bym cię wypierdolił na zbity ryj. No i teraz musisz... Zamknąć mordę i siedzieć cicho. Bo jak nie, to dzisiaj tego nie skończymy. Będziemy musieli do jutra to robić. No i teraz już wiecie, kto tutaj był popierdolony. Ale my bardzo przepraszamy, ale mamy archiwalną wersję tych plików i całość sytuacji wygląda kompletnie inaczej. Nie, przepraszam. Jakie archiwalne? Proszę nie wymyślać, ja wam dałem oryginalne pliki. Z mojej własnej kamery. Dostaliśmy te nasze pliki od bardzo zaufanego źródła. Kogo chodzi? O mnie. Ponieważ to ja. Jestem Wojciech Błaszczyk. Tak, to jestem ja. Szukałem cię. Szukałeś mnie? Tak, znowu robić? Nie, szukałem, żeby porozmawiać. O czym porozmawiać? Chcesz teraz rozmawiać, tak? A w sądzie o czym rozmawiałeś? Przecież nie było rozprawy sądowej. Jak nie było? Bo ciebie nie było. Chory byłem. Fajnie. Wiesz, jak często mam biegunki? No ciągle oskarżasz mnie o śmierć Alana. Przecież dobrze wiemy, że to była twoja wina. Póki co przez ciebie straciłem rodzinę, dom, prawa do kanału, wszystko straciłem. Jezu, staram się tobie pomóc regularnie. Jak? Kto ci zostawia resztki jedzenia w lesie? Co zrobiłeś z filmami? Nic, zostały. Z pieniędzmi z filmów. Jakie to mogą być pieniądze? 2 złote, 3 złote? Czyli ty nie wiesz. Ale jakoś cały czas znikają z konta. Azji. W Rosji, Chinach, Japonii. Są serwery, gdzie nasze filmy mają wielkie cyfry. Stary, my tam zarabiamy tysiące, miliony. Tylko gdzie te pieniądze idą? Ja nie wiem, ostatnim razem, kiedy ktokolwiek mówił o tych wyświetleniach, to było kiedy jeszcze Alan był. Alan nie żyje. No, bo mówił zanim umarł. Byłeś na jego pogrzebie? Nie, a ty byłeś? Nie jestem zaproszony nawet. Ja też nie dostałem. Co z jego rodziną? Masz jakiś kontakt? Nie. Przestaje się odzywać 2 dni po jego śmierci. Sprawdzałeś kanał? Chwila, zaraz sprawdzę. Ja pierdolę. Co jest? Ciągle przechodzą nowe filmy. Kto je kręci? Nie wiem, sam zobacz. Kto to odrzuca? Ale... Zaraz. Czekaj. Ale on nie żyje!